proszę państwa. Teraz kawka i do roboty. Dziękuję. Ale kurczaczek, proszę państwa, to był absolutny koncert. Absolutny. Tak, wspaniały. Już dawno czegoś takiego nie jadłem. Dwie łyżeczki. Proszę. Dziękuję, laskawa pani. Dziękuję serdecznie. Napoleon? Bój się pan Boga, panie Aleksandrze. Pan dla nas zrujnuje się zupełnie. Ależ proszę państwa, toż to szczęście dla człowieka mieć takich zacnych przyjaciół i móc ich przyjmować czym chata bogata i całym sercem. N'est pas, madame? W tę niedzielę pan nas tak rozpieszcza, panie Aleksandrze, że dopiero koło środy zupa w barze mlecznym nabiera jakiego takiego smaku. A we wzorcowym wcale nie są takie złe zupki. Napoleon! Pamiętam, było to w 20 którymś roku w Copotach. Piliśmy ten właśnie koniak z wiaderka od lodu. Zleliśmy tam kilka butelek. Spiliśmy się do tego stopnia, że kazaliśmy orkiestrze przejść na czworakach pod naszym stolikiem, nie przerywając gry. I co państwo powiecie? Grali znacznie lepiej. A ja w tym okresie odnajmowałem studentowi jadalnię. Była bryndza, pamiętam, moja pierwsza żona chorowała, a student za darmo robił jej zastrzyki. Opowiadała mi po latach, że najpierw pijał jej w pośladek samą igłę, a potem pytał, czy darzy go sympatię. Darze, darze, krzyczała biedaczka i dopiero wtedy lajdak przykładał strzykawkę do igły. Panie Aleksandrze. No, ciągnijmy. Proszę. Proszę. Tak, tak. Ze studentami zawsze są kłopoty. Tylko na starość, panie Aleksandrze, ubóstwo jest dolegliwsze niż za młodu. Kiedy człowiek i tak... Wtedy wydawało mi się dolegliwe. Myślę, że zawsze jest dolegliwe. Tylko pieniądze wyzwalają człowieka od myślenia o pieniądzach. Podróże od myślenia o podróżach, a kobiety od myślenia o kobietach. No to trefle. Za tu. Drugie karo. Dwa piki. Ja pas. Cztery piki. Pas. Szlemik w pikach, proszę państwa. Oho, szlemik. Trochę lamie mnie w kościach. Pewnie będzie deszcz. Państwo zechcą mi wybaczyć. Ależ panie Aleksandrze. Momencie. Szlemik. Momencie, momencie. Jest godzina 20. Prognoza pogody na jutro. Polska znajduje się w Zatoce Niżowej. Jutro zachmurzenie duże i znaczne opady deszczu. Wiatry porywiste z kierunków południowych. No tak. A więc ciach po pikach. W sklepie to ja już sama wyłożę. Ale po co to zawsze grać, jak się ciągle przegrywa i przegrywa? No duża sztuka umieć przegrywać, Michalino. Jeszcze do takich graczy, co to kolor pokazują na trzy blotki. I te francuskie wódki. Ruska by im nie wystarczyła. Jeszcze by się oblizali. Za rosyjskim koniakiem nie stoją wspomnienia, Michalino. A to jest ważne, bardzo ważne. Po co prezenty? Ja panu powiem, jak pan taki głupi. No. Bożencki wszystko, co dostaje, to zaraz niesie na bazar, oddaje za psi pieniądz i wszystko przepuszcza w barach mlecznych. A dobrze robi.
tu. A pan to by chociaż sobie porządny płaszcz kupił, nie latał po deszczu tak bez niczego. Proszę powiedzieć panu ministrowi, że jest interesant, który nie chce w sekretariacie wyjaśnić, z czym przychodzi. Mówi, że ma coś bardzo ważnego i sprawa audiencji zostawia decyzji pana ministra. Jak mam pana zapowiedzieć? Dyrektor, inżynier, sekretarz, przedstawiciel? No przecież nie mogę powiedzieć interesant, tu każdy kimś jest. Nosiciel obywatelskiego sumienia, jeżeli pani taka łaskawa. Płaszcze są wszystkie tak do siebie podobne, że... Trzeba dobrze pooglądać, a nie da od razu tak łapzy. No jeszcze raz pana bardzo przepraszam, ale widzi pan wiek, wiek i oczy już nie te. Ja nie pierwszy raz mam taką sytuację. Ja przecież nie mówię, no. A myśliłeś się, dyrektorku? A tak, w pewnym sensie. Najmocniej panią przepraszam, znowu pomyliłem. To wie pani, przy takim roztargnieniu to rzeczywiście aż strach wychodzi na miasto. Ale bo pana dogoniłam, pan nie zapłacił. Och, przepraszam panią bardzo, bardzo przepraszam. Pani chyba nie sądzi. Ale skąd? W naszym zawodzie człowiek wiecki ma do czynienia. Wróćmy, pan zapłaci. Tam zdaje się był koniak, kawa. 100 zł mam nadzieję wystarczy, co? Jeżeli pani taka łaskawa. Za bardzo niestety zamrażacie wodę mineralną. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Brawo, profesor, się uwija się pan jak na państwowej posadzie. Panie Poniatowski. Tak? Ja się boję, że za często tutaj przyjeżdżam. Mogę zwracać uwagę. Wyszukam na mieście jakieś miejsce, gdzie będę składał towar. A do pana hurtem raz na kilka dni. Ale możesz pan spokojnie do mnie biegać, profesorze. Tu różni przychodzą, różne rzeczy sprzedaję. Prowadzę legalny interes, a nie jakąś tam mailinę. Szmaty kupuję, stare rzeczy, tamtego. Tylko że w zeszłym tygodniu trafiły się dwa z wypalonymi dziurami. Panie uważaj, nie wybieraj pan towar, profesorze, bo... No bo kto to kupi, co? A i to jak się trafi jakaś tam gorsza sztuka, to trzeba do domu zawieźć.
wyprać, przyszyć wieszaczek? Panie, ja tu nie mam ani szwaczki, ani praczki. Nie będę do domu woził towaru, Poniatowski. Panie! Panie Poniatowski, no. Nie będę do domu woził towaru. Uważaj pan, panie. Pan sobie i tak za każdą plamkę odlicza. Aha, coś mamy w kieszonce. Mówiłem, jak pan bierzesz obmacywać, obmacywać. Jezus Maria, no milicja obywatelska. No. Uważaj pan, profesorze. No nie wiesz pan, że oni za swoim ortalionem potrafią lepiej chodzić niż za futrami badylażowej? O, tu coś jest. Minister? Wysoko pan mierzysz, gdzieś pan to poderwa? No przecież taki nie chodzi po ulicach. Głupstwo, bywa się. Mieliśmy się dzisiaj obliczyć, tak czy nie? Tak jest, profesorze, w tej chwili służę, więc tak... W tym miesiącu mieliśmy tak, 24 po 400, 12 po 700, nowe, 3 z dziurami, no dam po 200. To będzie razem tak, 1,68, w pamięci 18 315 i raz, dwa, trzy, 18. I 300. W tej kasie podatku nie odlicza się, co? Panie profesorze, mam taką prośbę po starej znajomości. O co chodzi? Córeczka wychodzi za mąż. Niech pan doradzi to tak rzucić na stół, żeby była pierwsza klasa. A ja się nie znam zupełnie na kuchni. Profesorze, dziewczyna uczy się na doktora, stomatolog. Będą eleganccy goście. Dziewczyna się ucieszy. Może by pan tak, co przyszedł? No dam po 300 za tej dziurawie. Niestety, panie Poniatowski. Do południa pracuję dla pana. Ale wieczory mam bardzo zajęte. Do widzenia, panie. Ktoś kradnie na wielką skalę. I wyłącznie ortaliony. Prawdopodobnie szajka. I to duża. W dodatku męska szajka. Damskich płaszczy nie biorą. Tu są oznaczone miejsca, gdzie zostały skradzione płaszcze. Biura, bary, a przede wszystkim kawiarnie. Ilość kresek przy każdym obiekcie mówi o ilości dokonanych tam kradzieży. Szajka prawdopodobnie ma podobną mapę, tylko o wiele dokładniejszą. Ludzie nie meldują nam o wszystkim. Szajka dba o to, żeby nie okradać zbyt często jednej kawiarni. Teraz uważajcie. Z jedną kreską jest tylko 12 miejsc. Personel jest uprzedzony o tym, ale to nic nie daje. Zajmiecie się tym. Dzień dobry. Dzień dobry. No, co pani ma dla mnie dzisiaj dobrego? A co pan sobie życzy? No, tutaj wczoraj były takie prezenty. A, bo już nie ma chyba. A kiedy będą? Jutro chyba. No to chyba jutro panią odwiedzę. Proszę bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Przepraszam pana. Przepraszam. Proszę. Ale to mój płaszcz. O. Rzeczywiście. Bardzo pana przepraszam, ale te płaszcze są wszystkie tak do siebie podobne, że trzeba 3 razy obejrzeć, zanim się weźmie. A jak się weźmie cudzy i co nie daj Boże za duży albo za mały, no to przepadło. Szukaj wiatru w polu. Mało kto dzisiaj jest takim czciwy, żeby odnosił. O, widzi pan, ten jest mój płaszcz. Jeszcze raz pana bardzo przepraszam. Nic nie szkodzi, każdemu może się dać. No. Do widzenia. Do widzenia panu. Proszę bardzo. Proszę.
Proszę, proszę, pan był pierwszy. Ależ nie, pan będzie uprzejmy. Ależ zapewniam pana, że ja pierwszy nie wezmę. No to i ja nie wezmę, będziemy tak stali. Przepraszam pana, ale ten jest mój. Przepraszam bardzo, ale ten znowu jest mój. No już dobrze. Dobrze, dobrze. No, spokojnie. Nie łam się, pan profesor. Za dużo brązowych. Uważaj pan na butelkowe i zasuwaj pan, zasuwaj. Wiosna, najlepsza pora. Ludzie już porzucali jesionki, deszczów od nagłej cholery. A na wycieczki zagraniczne jeszcze nie pora. I patrioci towaru nie dostarczają. Trzeba to szybko rzucać na rynek, żeby ludzie, co pan ich rozebrał, nie mokli na deszczu. Służba społeczna. Panie Poniatowski. A? Biorę urlop. A jak pan uważasz? Jak pan uważasz? Ale nie radzę. U mnie na kredyt nie ma nic, profesorze. Matyzm tak się rozchudzał, że nie wiem ani stać, ani siedzieć. A i u mnie też coś nie w porządku. Serce. Od miesiąca prawie nie wychodzę z domu. Z rana mały spacerek w tej, z powrotem jedna przecznica i to wszystko. Ale panie Aleksandrze, nie jeden chciałby wyglądać tak w pana wieku. Odpukać, odpukać. Pani bardzo uprzejma. No to... No co? Pas. Dwa piki. Trzecie karo. Cztery kiery. Pas. Trzy piki. Nie, no. Cztery kiery powiedziałem. Pas, pas, pas. Piąte karo. Serce, serce. Piąty kier. Pas. Jest godzina 20. Kontra. Za pogodę na jutro. Dobrze. Polska zmieniuje się w zatoce Niżowej. Jutro zachmurzenie duże i znaczne opady deszczu. Teraz no, będziemy pan spokojnie grać. Proszę. Nie, kiedy? Panie, moje. Ja wychodzę. Proszę. Dobra. Możemy jechać. Pan Karo mówił. Panie Aleksandrze, pan nie miał odzywki. No. Co miał odzywkę? Miał odzywkę. Nie, 10 punktów odzywka. Proszę, proszę. Ja proszę, jestem pan odważny. Ale jaki pan lądier robi te konta? Nie, pan robi. Codzienny widok. Za moich czasów wojsko maszerowało tak po ulicach co drugi dzień. Najpierw rosyjskie, potem niemieckie, potem polskie, a potem niestety znowu niemieckie. Do widzenia, panie. Proszę chwilę poczekać. A o co chodzi?
Nie mogę wyjaśnić. Bardzo proszę chwilę poczekać. Ktoś chciał się z panem zobaczyć. Zaraz tu będzie. Pani się myli, łaskawa pani. Nikt nie może się mnie tutaj spodziewać, bo nigdy tu nie bywał. Musi pan jednak zostać. Polega na tym, że nikt na człowieka nie czeka. Tylko sam zaczyna czekać. Niewiele z życia pozostaje człowiekowi na starość. Ale jedno trzeba ocalić koniecznie. Zaufanie. Zaufanie do człowieka. Pani taka młoda, pewnie pani nic nie rozumie z tego ględzenia starego. Za młodu nikt sobie nie wyobraża swojej starości. Nie chce sobie wyobrazić. Dlatego wy, młodzi, gniewacie się na nas za naszą starość. Starość to nietaktowne przypominanie ludzkiego losu. Przepraszam panią bardzo. Ja tak sam ze sobą rozmawiam. Pani jest bardzo podobna do mojej córki. Ma pani ojca? Niech pan idzie. Niech pan stąd szybko wyjdzie. Dziękuję pani. Pomyłka, panie poruczniku. Tym razem nie. Się pan profesor. Za dużo brązowych.
Uważaj pan na butelkowe i zasuwaj pan, zasuwaj. Wiosna, najlepsza pora, ludzie już porzucali jesionki, deszczów od nagłej cholery, a na wycieczki zagraniczne jeszcze nie pora. I patrioci towaru nie dostarczają. Trzeba to szybko rzucać na rynek, żeby ludzie, co pan ich rozebrał, nie mokli na deszczu. Służba społeczna. Panie Poniatowski. No? Biorę urlop. A jak pan uważasz? Jak pan uważasz? Ale nie radzę. U mnie na kredyt nie ma nic, profesorze. Ten mój reumatyzm tak się rozchulał, że nie wiem ani stać, ani siedzieć. A i u mnie też coś nie w porządku. Serce. Od miesiąca prawie nie wychodzę z domu. Z rana mały spacerek w tej, z powrotem jedna przecznica i to wszystko. Ale panie Aleksandrze, nie jeden chciałby wyglądać tak w pana wieku. Odpukać, odpukać. Pani bardzo uprzejma. No to... No co? Pas. Dwa piki. Trzecie karo. Cztery kiery. Pas. Trzy piki. Nie, cztery kiery powiedziałem. A, pas, pas, pas. Piąte karo. Serce, serce. Piąty kier. Pas. Jest godzina 20. Kontra. Za pogodę na jutro. Dobrze. Polska przeznaczenie się w Zatoce Niżowej. Jutro zachmurzenie duże i znaczne opady deszczu. Teraz będzie mam położyć. Spokojnie grać. Proszę. Czyje kiery? Panie wychodzi. Moje, moje. Ja wychodzę. Proszę. Dobra. Możemy jechać. Pan Karo mówił. Panie Aleksandrze, pan nie miał odzywki. No. Co miał odzywkę? Miał odzywkę. Ja, nie, jak to? 10 punktów odzewka? Proszę, proszę. Ja proszę, jestem pan... odważny. Ale jaki pan lombier. Robi te konta, nie, pan robi. Ma podobną mapę, tylko o wiele dokładniejszą. Ludzie nie meldują nam o wszystkim. Szajka dba o to, żeby nie okradać zbyt często jednej kawiarni. Teraz uważajcie. Z jedną kreską jest tylko 12 miejsc. Personel jest uprzedzony o tym, ale to nic nie daje. Zajmiecie się tym. Dzień dobry. No, co pani ma dla mnie dzisiaj dobrego? A co pan sobie życzy? No, tutaj wczoraj były takie prezenty. A, bo już nie ma chyba. A kiedy będą? Jutro chyba będą. No to chyba jutro panią odwiedzę. Proszę bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Co pan pani? Przepraszam pana. Przepraszam. Proszę. Ale to mój płaszcz. O, rzeczywiście. Bardzo pana przepraszam, ale te płaszcze są wszystkie tak do siebie podobne, że trzeba trzy razy obejrzeć, zanim się weźmie. A jak się już weźmie cudzy i co nie daj Boże za duży albo za mały, no to przepadło. Szukaj wiatru w polu. Mało kto dzisiaj jest takim czciwy, żeby odnosił. O, widzi pan, ten jest mój płaszcz. Jeszcze raz pana bardzo przepraszam. Nic nie szkodzi, każdemu może się dać. No. Do widzenia. Do widzenia panu. Proszę bardzo.
Przepraszam bardzo, proszę. Proszę, proszę, pan był pierwszy. Ależ nie, pan będzie uprzejmy. Ależ zapewniam pana, że ja pierwszy nie wezmę. No to i ja nie wezmę, będziemy tak stali. Przepraszam pana, ale ten jest mój. Przepraszam bardzo, ale ten znowu jest mój. No już dobrze. Dobrze, dobrze. No, spokojnie. Nie łam się, pan profesor. Za dużo brązowych. Tak, tak. Ze studentami zawsze są kłopoty. Tylko na starość, panie Aleksandrze, ubóstwo jest dolegliwsze niż za młodu. Kiedy człowiek i tak... Wtedy wydawało mi się dolegliwe. Myślę, że zawsze jest dolegliwe. Tylko pieniądze wyzwalają człowieka od myślenia o pieniądzach. Podróże od myślenia o podróżach, a kobiety od myślenia o kobietach. No to trefle. Bierze tu. Drugie karo. Dwa piki. Ja pas. Cztery piki. Pas. Szlemik w pikach, proszę państwa. Oho, szlemik. Trochę łamie mnie w kościach. Pewnie będzie deszcz. Państwo zechcą mi wybaczyć. Ależ panie Aleksandrze... Momencik. Szlemik. Momencik, momencik. Jest godzina 20. Prognoza pogody na jutro. Polska znajduje się w Zatoce Niżowej. Jutro zachmurzenie duże i znaczne opady deszczu. Wiatry porywiste z kierunków południowych. No tak. A więc ciach po pikach. W sklepie to ja już sama wyłożę. Ale po co to zawsze grać, jak się ciągle przegrywa i przegrywa? No duża sztuka umieć przegrywać, Michalino. Jeszcze do takich graczy, co to kolor pokazują na trzy blotki. I te francuskie wódki. Ruska by im nie wystarczyła. Jeszcze by się oblizali. Za rosyjskim koniakiem nie stoją wspomnienia, Michalino. A to jest ważne, bardzo ważne. Po co prezenty? Ja panu powiem, jak pan taki głupi. No. Bożencki wszystko, co dostaje, to zaraz niesie na bazar, oddaje za psi pieniądz i wszystko przepuszcza w barach mlecznych. A dobrze robi. A pan to by chociaż sobie porządny płaszcz kupił, nie latał po deszczu tak bez niczego. Przeklasa. A ja się nie znam zupełnie na kuchni. Profesorze, dziewczyna uczy się na doktora, stomatolog. Będą eleganccy goście. Dziewczyna się ucieszy. Może by pan tak, co przyszedł? No dam po 300 za tej dziurawie. Niestety, panie Poniatowski. Do południa pracuję dla pana. Ale wieczory mam bardzo zajęte. Do widzenia, panie. Ktoś kradnie na wielką skalę. I wyłącznie ortaliony. Prawdopodobnie szajka. I to duża. W dodatku męska szajka. Damskich płaszczy nie biorą. Tu są oznaczone miejsca, gdzie zostały skradzione płaszcze. Biura, bary, a przede wszystkim kawiarnie. Ilość kresek przy każdym obiekcie mówi o ilości dokonanych tam kradzieży. Szajka prawdopodobnie ma podobną mapę, tylko o wiele dokładniejszą. Ludzie nie meldują nam o wszystkim. Szajka dba o to, żeby nie okradać zbyt często jednej kawiarni. Teraz uważajcie. Z jedną kreską jest tylko 12 miejsc.
personel jest uprzedzony o tym, ale to nic nie daje. Zajmiecie się tym. Dzień dobry. Dzień dobry. No, co pani ma dla mnie dzisiaj dobrego? A co pan sobie życzy? No, tutaj wczoraj były takie prezenty. A, bo już nie ma chyba. A kiedy będą? Jutro chyba. No to chyba jutro panią odwiedzę. Proszę bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Przepraszam pana. Przepraszam. Proszę. Ale to mój płaszcz. O, rzeczywiście. Bardzo pana przepraszam. Ale te płaszcze są wszystkie tak do siebie podobne, że trzeba trzy razy obejrzeć, zanim się weźmie. A jak się weźmie cudzy i co nie daj Boże za duży albo za mały, no to przepadło. Szukaj wiatru w polu. Mało kto dzisiaj jest takim czciwy, żeby odnosił. O, widzi pan, ten jest mój płaszcz. Jeszcze raz pana bardzo przepraszam. Nic nie szkodzi, każdemu może się dać. No. Do widzenia. Do widzenia panu. Proszę bardzo. Dziękuję. Myśliłeś się, dyrektorku? A tak, w pewnym sensie. Wiem, najmocniej panią przepraszam. Znowu pomyliłem. No wie pani, przy takim roztargnieniu to rzeczywiście aż strach wychodzi. Ale pana dogoniłam, pan nie zapłacił. Och, przepraszam panią bardzo, bardzo przepraszam. Pani chyba nie sądzi. Ale skąd? W naszym zawodzie człowiek wiejski ma do czynienia. Wróćmy, pan zapłaci. Tam zdaje się był koniak, kawa. 100 zł mam nadzieję wystarczy, co? Jeżeli pani taka łaskawa. Za bardzo niestety zamrażacie wodę mineralną. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Brawo, profesor, się uwija się pan jak na państwowej posadzie. Panie Poniatowski. Tak? Ja się boję, że za często tutaj przyjeżdżam. Mogę zwracać uwagę. Wyszukam na mieście jakieś miejsce, gdzie będę składał towar. A do pana hurtem raz na kilka dni. Ale możesz pan spokojnie do mnie biegać, profesorze. Tu różni przychodzą, różne rzeczy sprzedaję. Prowadzę legalny interes, a nie jakąś tam melinę. Szmaty kupuję, stare rzeczy, tamte no. Tylko, że w zeszłym tygodniu trafiły się dwa z wypalonymi dziurami. Panie uważaj, nie wybieraj pan towar, profesorze, bo... No bo kto to kupi, co? A i to jak się trafi jakaś tam gorsza sztuka, to trzeba do domu zawieźć, wyprać, przyszyć wieszaczek. Panie, ja tu nie mam ani szwaczki, ani praczki. Nie będę do domu woził towaru, Poniatowski. Panie! Panie Poniatowski, no. Nie będę do domu woził towaru. Uważaj pan, panie. Pan sobie i tak za każdą plankę odlicza. Aha, coś mamy w kieszonce. Mówiłem, jak pan bierzesz obmacywać, obmacywać. Jezus Maria, no milicja obywatelska. No. Uważaj pan, profesorze. No nie wiesz pan, że oni za swoim ortalionem potrafią lepiej chodzić niż za futrami badylażowej? O, tu coś jest. Minister? Wysoko pan mierzysz, gdzieś pan to poderwa? No przecież taki nie chodzi po ulicach. Głupstwo, bywa się. Mieliśmy się dzisiaj obliczyć, tak czy nie? Podoba ci się nic a nic?
przepraszam, ale te płaszcze są wszystkie tak do siebie podobne, że... Trzeba dobrze pooglądać, a nie da od razu tak łapzy. No jeszcze raz pana bardzo przepraszam, ale widzi pan wiek, wiek i oczy już nie te. Ja nie pierwszy raz mam taką sytuację. Ja przecież nie mówię, no. A myśliłeś się, dyrektorku? A tak, w pewnym sensie. Wiem, najmocniej panią przepraszam. Znowu pomyliłem. No wie pani, przy takim roztargnieniu to rzeczywiście aż strach wychodzi. Ale pana dogoniłam, pan nie zapłacił. Och, przepraszam panią, bardzo, bardzo przepraszam. Pani chyba nie sądzi. Ale skąd? W naszym zawodzie człowiek wiecki ma do czynienia. Wróćmy, pan zapłaci. Tam zdaje się był koniak, kawa. 100 zł mam nadzieję wystarczy, co? Jeżeli pani taka łaskawa. Za bardzo niestety zamrażacie wodę mineralną. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Brawo, profesor, się uwija się pan jak na państwowej posadzie. Panie Poniatowski. Tak? Ja się boję, że za często tutaj przyjeżdżam. Mogę zwracać uwagę. Wyszukam na mieście jakieś miejsce, gdzie będę składał towar. A do pana hurtem raz na kilka dni. Ale możesz pan spokojnie do mnie biegać, profesorze. Tu różni przychodzą, różne rzeczy sprzedaję. Prowadzę legalny interes, a nie jakąś tam mailinę. Szmaty kupuję, stare rzeczy, tamte no. Tylko, że w zeszłym tygodniu trafiły się dwa z wypalonymi dziurami. Panie uważaj, nie wybieraj pan towar, profesorze, bo... No bo kto to kupi, co? A i to jak się trafi jakaś tam gorsza sztuka, to... To trzeba do domu zawieźć, wyprać, przyszyć wieszaczek. Panie, ja tu nie mam ani szwaczki, ani praczki. Nie będę do domu woził towaru, Poniatowski. Panie! Panie Poniatowski, no. Nie będę do domu woził towaru.